Witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zbieraniem złotych monet. Jest to część pierwsza, bo pewnie tego nie zrobimy w jednym odcinku. I tak, widzicie, jedną mamy, tak, jedną z 99, znaczy ze 100 w sumie złotych monet. Kupimy dzisiaj sobie też auto, ale pierwszy, jak widzicie, tutaj stoi, kupiłem siewnik poza odcinkami. Pamiętam, nie było na ostatnim odcinku. Weźmiemy tutaj monety, które są tu i kupimy sobie dzisiaj auto, bo widzicie, mamy 120 tysięcy. Tutaj jest druga moneta. Jak 10 uzbieramy, z tego co pamiętam, powinno być, powinniśmy dostać, na mapie one powinny nam się podświetlać wtedy. Tutaj jest oczywiście sprzedaż słomy i tu gdzieś były te monety, nawet dwie mi się wydaje, że tutaj są. Tu chyba była, czy jakoś tak, czy tu z tyłu. Ja mam taką pamięć tutaj do tych monet, a zbierałem je chyba raz tylko w farmingu. I tu chyba nic nie ma, mi się wydaje. Dobra, kontynuując, jeszcze jest chyba jedna tam i wtedy kupimy auto i też będziemy musieli się na razie, wiadomo, rozglądać tak w miarę, wiecie, 10, dopóki nie mamy 10, to będziemy musieli po prostu jeździć i szukać tego tak w miarę. Tu mi się wydaje, że tu gdzieś była ta moneta. One są oczywiście tu gdzieś po rogach pochowane, więc one już tak się w oczy nie będą rzucać. No tutaj chyba nie ma. Tak, wtedy kupimy naszego pick-upa. Pierwsze autko i chyba ostatnie też na serii. Jaki kolor weźmy? Niebieski. Myślny jest jakiś biały, ale ja tutaj wezmę niebieski. Też nie, na razie musimy... Tu gdzieś będą te monety, tylko też... Przejdźmy, może tak, może jeździmy tutaj wokół, oj, tak może nie, z tym pick-upem dawno nie jeździłem. Aha, dźwięki z gry, sorry Winnetu, właśnie mi coś, nie usychanie, tylko coś mi tu było za cicho, sorry, od razu. Słuchajcie, tu musimy sobie oczywiście, tu już chyba nie będzie, oczywiście zaraz tutaj monety pozbieramy. Nie pamiętam też, gdzie ta była studnia. Ta studnia chyba była... Może przejedźmy się tam koło tej studni. Tutaj nie, tylko tu była ta droga. Nie pamiętam, gdzie te monety dokładnie są. Te pierwsze 10 jest najciężej, wiadomo, zdobyć, bo nie mamy ich na mapie. A potem to już S. I też dostaniemy wtedy za te monety pełne magazyny, więc stwierdziłem, że będzie fajnie to zrobić. Bo nigdy też na swoim kanale tego nie pokazywałem. Tu chyba będą. Z tego co kojarzę, jest jedna, widzicie, to jest chyba piąta albo szósta. Czwarta. A i tu była na wodospadzie. To na pewno gdzieś tu było. Jest. A. Wiecie, jak się pamięta takie rzeczy. Dobra. Kontynuujmy. Mamy 5 monet. Nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. Gdzie ta studnia była teraz też. A wiem. Koło krów ona była. Tu chyba też była, wydaje. Tutaj bardzo mało robiłem w sumie w tym krańcu mapy. Ona chyba była, jak tu się wchodzi po schodach. Tak, aż jestem w szoku, jak to pamiętam. Także no tutaj bardzo mało tu robiłem. A tu fajny nawet klimat jest taki. Tego pojedziemy sobie tutaj pierw, potem do góry. Także no, mamy 4 minuty, także myślę, że 2 razy po 20, ale będę to nie nagrywał jeden po drugim, tylko tak o sobie zrobimy. Jest kolejna moneta, siódma. Na razie tutaj wiadomo, powierzchownie jeździmy, gdzie tam w miarę skojarzę, tak się przejedziemy. On też, ten pick-up, wiadomo, że jest szybki w miarę, 83 na godzinę. Powiem wam, że ta mapa tu akurat ma fajny klimacik. Taki jest swojski i też się przypominają czasy dzieciństwa. Tu chyba koło tego młynu jest jedna moneta. Tak mi się coś zdaje. Słuchajcie, myk. My sobie staniemy. Też nie będziemy jeździć, wiadomo, jakoś idealnie. Jest ósma moneta. I nie wiem, czy tu zaraz gdzieś dziewiąta. Jest dziewiąta moneta. I wiem, gdzie jest dziesiąta, jest przy studni.
Ale tu mi się wydaje, że gdzieś po drodze było. Na pewno. 10 moneta. Tak, była przy tym ogrodniczym. Widzicie, ja w tym miarę pamiętam. To jest fajny klimat. Nie wiem czemu tutaj. Zawsze w sumie mało. Tutaj jeździłem. Ooooo. Jazda bokiem. Pamiętam, czy kiedyś w ogóle te pola miałem. 31, sorry, i 35. To chyba nie miałem nigdy nawet. Tu był w ogrodniczym, mi się. Nie? Tylko też gdzie one dokładnie były, to nie wiem. Jest. I widzicie, mamy tutaj właśnie, wyświetliły nam się na mapie monety. I teraz tu, gdzie mamy najbliżej? Będziemy teraz trochę możliwe, żeby po polach jeździć, żeby te monety pozbierać. Nawet po górach. I to jest tak samo jak 15, czyli musimy najechać tym kółkiem. Widzicie, jak najedziemy tym kółkiem, to jest moneta. I myślę, że będzie spoko. Zobaczymy też, ile nam to zajmie. Tutaj nie ma miliona, więc tutaj chyba możemy z tego, co tak mi się wydaje, powinniśmy więcej zarobić. Pojedziemy pierw do lasu. Więcej zarobić, bo też nie wiadomo, jak będzie zapotrzebowanie jakieś duże, to wiadomo, po 250 chyba tysięcy litrów tutaj wchodzi. Czekajcie, no, o, jest tu. Jak jest idealnie właśnie na tym kółeczku, to powinno być, pasować. Teraz sobie w sumie przypomina też te klimaty tej mapy. Coraz bardziej, coraz częściej mi się chce tą serię nakrywać, no ale na razie będzie raz na dwa tygodnie. Bo też nie mam jakby kiedy indziej coś tego wstawiać. Tutaj są krowy. Na tych krowach też nie byłem z parę ładnych lat. Także jesteśmy. Ładnie, pięknie, tutaj będziemy kiedyś coś robić. Czekajcie, może pojedźmy tutaj od razu, żeby tak nie mijać też tych rzeczy. I to jest chyba, nie jest we wiacie, tylko za wiatrem, tak? Mi się coś zdaje. No, nie do końca, nieraz idealnie aż nie jest na tej kropce. Minimalnie obok, ale zawsze tą właśnie kropkę na tej środkowej kropce to jest. Mi się wydaje, że w 19 szkoda, że tego nie ma. Można by było, mogliby nawet wprowadzić taki tryb, że tam mamy przykładowo, że na wysokim poziomie trudności tego nie ma, ale na niskim czy tam normalnym, że jest, nie? Wiecie, albo w ogóle, że nawet możesz na wysokim to robić, tylko jest jakiś tam właśnie wskaźnik, że musimy sobie to w ustawieniach zmienić. Czy chcemy to mieć, czy nie chcemy tego mieć. No tu jest właśnie za 14 właśnie moneta. Także no. 14 złotych monet. No, tutaj już takich chyba nie ma, ale tylko tutaj. Tutaj jest właśnie ta studnia. Przypomniało mi się. Do tej studni się tu jechało. Chyba dalej, tak? Jest właśnie ta studnia. Przy niej chyba coś pisze, mi się wydaje. No tak, tajemnica studnia. Wpatrujesz się w głęboką studnię i masz dziwne uczucie, że pożąda ona wszystkiego, co błyszczy, a konkretnie pewnych stu niewielkich i lśniących przedmiotów. Możliwe. Wiem, że też są achievementy na Steamie pewnie. Za 25, za 50 i za 100 chyba. Więc no. Tutaj sobie nie będę już jeździł po górach jakichś, tylko tak dojdę z buta. Jest 16 moneta, tepniemy się, żeby nie chodzić niepotrzebnie. Teraz tak, kupimy tutaj w miarę po kolei, żebyśmy potem nie jeździli jak głupcy po całej mapie. Ale to też w miarę pokazuje, jeśli ktoś nie grał w 15, to właśnie może nas zobaczyć, że właśnie tą mapę sobie tutaj poznać. I to też jest w miarę spoko. Właśnie te pełne silosy też trochę dają takiego boosta, że właśnie takie rzeczy tutaj, że jakąś kasę dostaniemy na start. No może to też nie jest, też na jakim poziomie trudności gramy. I chyba tak, tu w tą stronę musimy skręcić. I musimy podejść. Tu. Musimy
podejść. Dalej kontynuujmy. To jest jakaś. A tutaj jest właśnie w środku, już się błyszczy z daleka. No myślę, że dzisiaj tak koło 50, żeby na następny odcinek było 50. Będzie spoko. Także dwa odcinki się szykują takie, wiecie, luźniejsze. Że po górach sobie właśnie pojeździmy. Też przy okazji mapę trochę pozwiedzamy. Lepiej by było, żebym się nigdzie tu nie zawiesił też. O, jest moneta. 20. 10 minut, tylko że pamiętajmy, że te pierwsze 10 monet było też. One nieraz są po prostu w takich miejscach, że są koło siebie bardzo. I to też może być gites, tylko że tu trzeba wjechać do góry, więc pierw może zajmijmy się tą monetą. Właśnie 20. Strasznie tutaj w tym farmingu zawsze narzekałem na dźwięk drzewo. Zawsze był jakiś taki głośny. Dobra, cyk, 20 moneta. Lecimy dalej. Tutaj może na razie zostawmy, tu pojedźmy do góry po te monety. A, tutaj jest jeszcze coś. To jest moneta. Tu jest 21 moneta. Dobra, 11 minut. Trzeba teraz tam jechać. No tak trochę roboty jest. 37 zawsze się miało to pole. Pamiętam, dużo ludzi bardzo miało. Więc musimy chyba zostawić pick-upa tu i zejść po prostu tam na dół. Aha, bo to było tu właśnie pomiędzy tymi górami. Chyba w 13 wprowadzili dopiero takie właśnie rzeczy i tam były te podkowy, coś takiego. Nie wiem, w 13 aż tak nie grałem, w ogóle chyba, no nigdy nie grałem w 13. Na demówce, o. To pamiętam, demówkę się miało. To 13 to też była ostatni farming, co było to demo. A mi się wydaje, że to demo było dobre dla moderów nawet. Z tego co wiem, można było tam, już wiadomo, zaczynać nawet robić mapy. Było to spoczko. Teraz gdzie byśmy mogli pojechać? Może pojedźmy tutaj do góry. Albo nie, tam jest wjazd w sumie, nie? No to nie będę się kręcił, tylko pojadę tu. Widzę, że na mapie tam jest wjazd i przy okazji tamtą właśnie wezmę monetę. Także no. Myślę, że spoczko. Wykujeć. Teraz tak, tutaj mamy 23 monetę. A i teraz tu do lasu może wjedźmy. No. Tam widzicie, jest aż wysyp tych monet. No, a tu pewnie przy tej przyczepie. Przyczepa pewnie stoi specjalnie po to, żeby tu moneta była, nie? Myślałem, no ale obok. Taka przyczepa w środku lasu, tak dziwnie. Nieraz Dzian się chyba mieli jakieś weny twórcze dziwne. Gdzie wiecie o co chodzi. Tutaj chyba też nie ma żadnej takiej lokalizacji, że trzeba by było używać tura. I ogólnie od razu też mogę was przeprosić, że będę jeździł dzisiaj po górach. To już po fakcie, nie wiem czy mówiłem, ale jak coś to sorry. Dla realistów jakiś bardzo. 25 świecidełek, jak widzicie, dostałem osiągnięcie. Tutaj nawet drogami się często nie da dojechać, więc zobaczcie, że tak. Trzeba jeszcze wysiadać właśnie z pick-upa, więc trochę przypał. Także no, dobra. I jedziemy dalej, tutaj na skup. Robimy może takie kółko. Tutaj bardzo dawno nie byłem. Tu pamiętam kiedyś, jak zaczynałem grę, to nie wiedziałem o istnieniu tego skupu. Dopiero jak tam mi się coś, potrzebowanie chyba jakieś wyświetliło. To, tu jest za murkiem. To właśnie pochodziłem, popatrzyłem. Aha, to z drugiej strony było. Pochodziłem, popatrzyłem i patrzę, o, skup nowy. Także no. Tutaj chyba gdzieś on był, tak. Tutaj jest ta właśnie
Szkoda, że nie mam tego. Nie no, z modem na bieganie to już w ogóle by to poszło speedrunowo. Także no, mamy 59 tysięcy, w sumie drugiego pick-upa byśmy mogli kupić. W sumie na multi chyba nie, na multi to nie działało, z tego co kojarzę. I tak zawsze, tak samo na ten baryłki w 17 to trzeba było na singlu robić, żeby to jakkolwiek też działało. Mamy w sumie dużo, 20 chyba 6 czy 7. Nie, 8 w sumie baryłek. Baryłek teraz monety. No i dobra. Jedźmy do 50, mamy 15 minut, także odcinek raz na 2 tygodnie mi się wydaje może być jakiś dłuższy. Też nie lubię do 30 minut na razie też odcinków, bo też internet nie jest zbyt dobry, żeby takie filmy wstawiać. Dobry. No jak ma się parę godzin wysyłać film, to przy jakby robieniu filmów codziennie, wstawianiu, to może być problematyczne. Tu jest 32 monety. Będzie dobra jeszcze. Już to. Mamy tą monetę. Jak to się X-em, nie, to się tak rozkładało tu z tyłu. Pamiętam, niektórzy nawet nie wiedzieli, że to można rozłożyć. W 17 to. Niektórzy się dowiadywali, że w 15 można było to rozłożyć. Ja pamiętam, kiedyś ruszyłem chyba myszką i patrzę, o! No tak wiecie, to też nie wyglądało, jakby się to dało otworzyć. Ale dla jakichś upartych ludzi, no, to pod sobie pootwierali rzeczy. No, tu trochę jest tych monet. Także trochę się teraz w tym fragmencie mapy pobawimy. Boczkiem, zaraz latane będzie, nie będzie. Także no. Teraz jest jakaś audiczka, oczywiście. Zamiłowanie do audic chyba mieli tutaj. Dobra, wejdźmy teraz pick-upa, żeby nie chodzić za dużo. Dobra. Ona była gdzieś chyba tak tu. 35, jeszcze 15 monet. Oj, już się nie udało uratować. Próbowałem bokiem, ale nie wyszło. Tutaj mamy dwa kolejne. Dwie kolejne monety. Właśnie blisko siebie, także będzie spoko. I teraz tam z drugiej strony moneta. 37 monet. 13 jeszcze. No tak po 50 myślę, no bo można by było to na 3, ale to w ogóle już praktycznie cały miesiąc byśmy jakiś tam, czy to w styczniu ten będzie trzeci, no i cały luty praktycznie by wyszedł, żebyśmy tylko te monety zbierali, a też żeby było coś różnorodnie, więc niektóre będą dłuższe, krótsze, zależy, też tak strzelam, że tak z 50 odcinków chcę nagrać, 50 to myślę, żeby było ostatni, więc żeby tak w miarę było też ciekawie na tych odcinkach, te 50 będzie gites, wydaje. Także no. Dobra, dalej, cyk. Tu jest przy tym pewnie, o jest, z daleka widać. Tu jest 40. Więc dobra, podnijmy się szybko. No i tutaj teraz będzie zbieranina. Tu jest jakiś pensjonat zawsze. On był taki. No ogólnie 15 dużo rzeczy. Najmniej mi tak takich było, wiecie, dodatków takich, które nie były do końca używane, ale były. Jakiś tam mówię o budynkach, nie? Że w sumie kiedyś zawsze myślałem, że tam jest około 15, pomiędzy 15 a 16, że tam jest biogazownia jakaś czy coś, a to jest po prostu jakaś, wiecie, tam nie, jakby taki dodatek, smaczek do gry, że coś tam niby jest, ale my akurat tego nie możemy zbytnio robić. Ja tu sobie pochodzę po górach.
bo ja górski chłopak jestem. Czekajcie, bo teraz tu chyba wyżej było, tak? Kontynuujmy. Nie, tu możemy dalej. Tu jest bardzo... Sprawdziłem, czy to się nagrywa w ogóle. 45 monet, dobra, jeszcze pójdźmy tam. Teraz jakoś te monety wpadają. No, ona gdzieś tu była, no. Tu była, nie wychyliłem się z tego zakrętu. Dobra. Zróbmy teraz, musimy zjechać tam na dół. Właśnie tutaj te dwie zebrać teraz. Które widzicie są koło siebie i... No. Chyba ktoś nie miał weny, gdzie umieścić te dwie. I tak dał koło siebie. Znaczy to też wiecie, są koło siebie, to szybciej się zbiera, jak one by były rozwalone po całej mapie. No to by była lipa. Jeszcze dwie i będziemy kończyć też ten odcinek. Leciał mi jakoś szybko ten odcineczek. Także no tutaj jest jakiś już, nie? O. Moneta. O Jezu, chciałem się pomiędzy zmieścić. Chciałem taki wyskok zrobić. Pawła Jumpera. A tu Paweł Jumper nie wystarczy. Nie zadziałał. 49. I gdzie mamy tu najbliższą 50? Mamy chyba na gospodarstwie, coś mi się zdaje. Nie wsiadajmy, to jest gospodarka nasza. Tak, to jest nasza gospodarka, także jedziemy tam do góry. Asfalt mamy do gospodarki doprowadzony. Ja się napiję może. Też jak dużo się mówi, to tą gardło dostaje po dupie. Najbardziej to w soboty zawsze, jak tyle filmów się nagrywało, to w soboty zawsze było odczucie. Dobra, monety na ulicach, osiągnięcie zdobyte, także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. 50 monet zebranych, następne 50 w kolejnym odcinku, także myślę, że to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.